naszych 10 kilometrów. Ja żartuję, tylko tak rozważałem 10 kilometrów, to jest dla nich bestka. A więc zanim bardzo prosimy o ustawianie się biegaczy, wszystkich biegaczy, którzy wystartują w biegu głównym na 10 km 6 kogucej dychy i mała kogucia dycha na 3,5. Zostawić jeszcze przejazd, ma być 15, policzymy 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tam zostawić jeszcze miejsce dla wózkarzy, bo oni tu jeszcze będą dojeżdżać. Mamy jeszcze 4 minuty do startu. Przypominam, na pierwszy strzał startują wózkarze. Minutę po nich startować będą uczestnicy biegu głównego, a wśród uczestników biegu głównego zaraz przedstawię, proszę Państwa, trzykrotny zwycięzca tego biegu, Bartosz Mazerski, zwycięzca, zdobywca korony maratonu w ziemi, a więc jeden z 18 Polaków, który niedawno 12 lipca maratonem Inka Trail Maraton na Machu Picchu zdobył koronę ziemi. Jest znany, proszę Państwa, Dawid Klejbor, drugi w ubiegłym roku, a więc niemalże zapisanego zwycięzcy z roku ubiegłego, Andrzeja Rogiewicza. Nie wiem, czy jest Dorota, czy jest Wojciech Kopecz? Jest! Jest? Jest! Mariusz jest? Jest Wojciech Kopecz, proszę Państwa, jeden z faworytów, tak jak Dawid Klejbor, tak jak Wojciech Kopecz, medal jest 199. Proszę Państwa, Dawid Klejbor w tej chwili będę jeszcze przedstawiał tych zawodników, a wśród pań jest Barbara Bączek, motowa, dwukrotna zwycięzczyni. No dzisiaj będzie miała trudno powtórzyć sukces, bo na liście była Angelika Dzięgiel. Czy jest Angelika? Jest Angelika Dzięgiel, jest to faworytka tego biegu. Jej rekord życiowy na dystansie 10 km to około 35 minut z kawałkiem. Nie wiem, czy jest również Alicja Misiak z Susza. Jest Alicja? Nie jest Alicja Misiak, ale zaraz chwileczkę przedstawię. Mamy jeszcze dwie minutki. Proszę Państwa, ja postaram się szybciutko przedstawić tych, którzy tutaj będą wygrywać. Ale jako pierwszy przedstawiam Wojciecha Wereszewskiego, wójta gminy Kurzętnik. A więc witamy serdecznie, panie wójcie, o, gdzie pan, o jest, proszę Państwa, ten pan dzisiaj wygra, a więc proszę zwrócić na niego uwagę, wszyscy rywale, a tymi rywalami będzie, proszę Państwa, nie kto inny, a jest Wojciech Wereszewski, a będzie Dawid Klejbor, pan Dawid, no, jest 199, Dawid Klejbor, medalista mistrzostw Polski w ubiegłym roku drugi. Kolejnego biegacza chciałbym przedstawić, to Wojciecha Kopcia z Olsztynka, organizatora wielu biegów, brązowego medalistę w półmaratonie. Jest Wojciech? O jest, proszę Państwa, 164, Wojciech Kopeć, Olsztynek, organizator wielu imprez biegowych. Jutro, panie Wojciechu, ma pan jakąś tam imprezę również, nie jakąś, tylko jakąś imprezę poważną, tak? Tak, zapraszam na bieg Strongas, Kormoran bieg Strongas na Zacisło Olsztynek oraz Ultra Trail z granicy Warmii Mazurów w Paderkach. Start 7.30 i 12 biegu głównego. A Pstrąg będzie do zjedzenia? Będzie, będzie. Chciałem przedstawić Bartosza Mazerskiego, trzykrotnego zwycięzcę tego biegu, zdobywcę korony maratonu w ziemi, maratonem w Andach na Machu Picchu numer 238. I panie chciałbym przedstawić, a jest jeszcze 249. Jest jeszcze numer 249, Mariusz Dębowski. I panie przedstawiam, proszę Państwa, Angelika Dzięgiel, faworytka tego biegu, gdzie jest, tutaj proszę pokazać się, 165, faworytka tego biegu. Dalej, proszę Państwa, faworytek Alicja Misiak, które już tutaj przedstawiam. Gdzie jest Alicja? Jest Alicja Misiak, Barbara Bączek, motowa, dwukrotna zwycięzczyni. No i oczywiście wszyscy są tutaj zwycięzcami. Jest ze mną Dorota Stadłowska. Pół minuty pozostało, pani Doroto. A więc ta pani, proszę się dokładnie przyjrzeć, kto nie zna, to jest inicjator całego tutaj zamieszania. Oczywiście z całym sztabem ludzi, z panem wójtem, który dzisiaj tutaj wygra. Wszyscy dzisiaj wygrywają, którzy stanęli na starcie tego
tej wspaniałej imprezy szóstej Kogucej Tyfy, ale za wszystko za sprawą tutaj niezwykle sympatycznej Doroty, która to jest szefem całego zamieszania. Proszę Państwa, na starcie zapraszamy wójta, proszę Państwa, który strzałem z pistoletu da znać wózkarzy, a potem oczywiście stanie na starcie biegu, bo to będzie minuta różnicy. Zapraszamy Panie Wójcie, Wojciech Bereszewski, proszę Państwa, wójt gminy, strzałem z pistoletu, rozpoczynamy odliczanie. Zapytamy, czy obsługa jest gotowa? Ja tylko spytam, obsługa pomiaru czasu. Pomiar czasu, tak, możemy? Tak, mamy meldunek, że biuro pomiaru czasu kończyk jest gotowe. Rozpoczynamy odliczanie od 5, a więc uwaga! Zaczynamy na strzał z pistoletu. 5, 4, 3, 2, 1 i ruszenie, proszę Państwa. Wojciech Bereszewski, wójt gminy Pyrzącik, strzałem z pistoletu, a teraz stanie na starcie, gdzie będzie tutaj, proszę Państwa, faworytem tego biegu, tak jak i wszyscy. A więc mamy uczestników, liczną grupę. Później... Proszę Państwa, około 250 biegaczy na starcie szóstej Kogucej Dyfy. Faworyci, proszę Państwa, to jak mówiłem, Dawid Klajmor, drugi w ubiegłym roku, Wojciech Kopeć, to i Bartosz Mazerski, jest Mariusz Pawłowski, jest Mariusz Dębowski, a więc to na pewno pierwsza, piąta, szósta tego biegu. A więc starterem będzie Dorota Pawłowska, a my, Dorota, rozpoczynamy odliczanie. A więc jedno małe prążenie, 6,5 km. 10, 9, nastawiamy stopery, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ruszyli, proszę. I ruszyła bardzo, bardzo liczna grupa. A my tutaj zapraszamy uczestników marszu Matki Kołoki na miejsce startu. Jedno okrążenie, małe tak, takie. Możecie zadzwonić, tak również, to, bo oni też proponują tutaj. Ale na starcie spora grupa, około 50 uczestników marszu Nordic Walking. Marsz Nordic Walking propaguje od 10 lat szczury, tak jak i w całej Polsce. Świetnie rozwijająca się nowa forma aktywności ruchowej. Mamy wiele zawodów. Jutro Kuchar Ziemi Dobrzyńskiej w Kwilnie 2 minuty czasu między startem biegaczy a uczestników marszu Nordic Walking. Niektórzy się denerwują, bo może po raz pierwszy po nagrody, bo Dorota, organizatorzy fundowali skromne nagrody, ale nagrody finansowe. $100, 75 dolarów, euro i 50. A więc proszę Państwa, zapraszamy w imieniu organizatorów 4 sierpnia do Osiemska. Jeszcze pół minuty, proszę Państwa, pozostało do startu, także bardzo proszę nie denerwować się, nie narzucać swojej woli, bo tutaj są organizatorzy, które ustalają reguły gry i Państwo zapisując się do imprezy muszą się dostosować do, i przyjąć do wiadomości. A więc na starcie uczestnicy marszu Nordic Walking, jedno okrążenie 3,5 km. I uwaga, rozpoczynamy odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, stopery nastawione, 2, 1 i Dorota Pawłowska strzałem z pistoletu dała znak, proszę Państwa, do marszu Nordic Walking na dystansie 3 km. A proszę popatrzeć, ilu tu jest biegaczy na 10 km. Proszę popatrzeć, jaka tutaj cały sznur biegaczy, non-stop widać w oddali
uczestników biegu na 10 km, no oczywiście małej kobyczej dychy również, którzy obiegają rynek i kończą tutaj na mecie. A więc piękny widok. No i druga zawodniczka małej kobyczej dychy, stanowiąca na mecie numer 256. Brawo, proszę o przedstawienie się. Stąd. Urzędnika, brawo dla urzędnika. A więc proszę Państwa, rosną następcy biegaczy. Urzędnik biega, do grupy biegowej urzędnik biega. A więc mamy tutaj następców Doroty i Mariusza Pawłowskich. No i uwaga, uwaga, proszę Państwa, w tej chwili prosimy o zwrócenie uwagi. Mamy pierwszego wózkarza. Tam mamy biegacza małej kobyczej dychy na zakręcie. Ogromne brawa dla zwycięzcy biegu wózkarzy numer 230. Podejdziemy do pierwszego zawodnika. Jest pamiątkowy medal i proszę o przedstawienie się. Witold Misztala z Warszawy, proszę Państwa, jako pierwszy wódzkarz na linii mety dzisiejszej, szóstej, kobyczej dych. Ogromne brawa dla pana Witolda z Warszawy, który na tym wspaniałym pojeździe, proszę Państwa, pokonał wszystkich rywali. Proszę Państwa, dystans oczywiście i swoje słabości, no bo to, proszę Państwa, ci wspaniali ludzie na tych wspaniałych maszynach. Proszę Państwa, mam przyjemność wielokrotnie obserwować właśnie tych zawodników na wózkach. Jeszcze raz ogromne brawa, ogromne gratulacje. Zawodnicy biegu są na trasie około 17 minut z kawałkiem. No i brawa na trzeci, tak, zawodniczki? Tak, trzecia zawodniczka z numerem 252 na linii mety. Bardzo proszę, może o przedstawienie się, jak możesz. Ale nie wyciągnie medale. Susza, brawo dla Susza, bo jest tutaj Alicja Misiak. Dwa lata temu wygrał Karol Kalisz. To zobaczymy, to później musimy zobaczyć. Wskazuję jakie medale. Tak, na pewno. A więc Marta Milewska. Susza jako trzecia w małej kobycie dyszy w kategorii kobiet, proszę Państwa, minęła linię mety. Czekamy na kolejnych wózkarzy, na kolejnych uczestników małej kobyciej dychy w ramach szóstej kobyciej dychy. To tak piękne miejsce. Właśnie mamy drugiego, proszę Państwa, wózkarza. Ogromne, ogromne brawa, medal dla tego uczestnika i zaraz się dowiemy. Brawa dla pań, które zmierzają na dużą pętlę w kierunku Mielbarka, a my zaraz zobaczymy, kto to na drugim miejscu zameldował się na mecie numer 231. To jest Bogdan Król, no jak mogę nie zauważyć, Bogdanie. Bogdan Król z Ornety, proszę Państwa, wielokrotny mistrz polski, medalista, zwycięzca wielu, wielu biegów. No tutaj musiał uznać wyższość kolegi z Warszawy. I Bogdan Król z Ornety, to jest IKS Smok Orneta, proszę Państwa, w czasie 20:54 minął linię mety. Brawo dla Bogdana Króla. Jako drugiego znam, proszę Państwa, od wielu lat tego wspaniałego zawodnika, inicjatora, założyciela, proszę Państwa, klubu
wózkarzy uczestniczy we wielu, wielu imprezach, a więc na miejscu drugi Bogdan Król Ornety. I my tam patrzymy, tam jeszcze biegacze, proszę Państwa, kończą małe okrążenie, będą biegać na duże, czekamy jeszcze na kolejnych uczestników małej kukucie i tych, jeżeli tacy są, będziemy czekać na kolejnych uczestników wyścigu wózkarzy, około 20 minut są biegacze na trasie, no i za około 12 minut, bo w ubiegłym roku, proszę Państwa, drugi na mecie uczestniczący w dzisiejszym wyścigu Dawid Klajbor z Żagania miał czas 32 minuty 50. Zwycięzca z ubiegłego roku Rogiewicz, proszę Państwa, miał 32:30. No a my tu widzimy pierwszego uczestnika marszu Nordic Walking, to ten, który tak się denerwował i tutaj poganiał, proszę Państwa, organizatorów. No, idziemy rynku, dookoła rynku, dookoła rynku, ale, ale idziemy, nie podbiegamy kolego, tylko idziemy poprawnie. I mamy drugiego uczestnika. A więc mamy już dwójkę na rynku, dwójkę uczestników marszu Nordic Walking. Żegnamy panie, które udają się na dużą pętlę. My przywitajmy, proszę Państwa, oklaskamy tych chodziarzy, którzy tutaj, uczestników marszu Nordic Walking, docierają do mety. Czas 22:30 w tej chwili, a więc o, w tej chwili mamy, no teraz bardzo ładnie, poprawnie, technicznie idzie zwycięzca tego wyścigu Nordic Walking. Witamy trzeciego wózkarza, serdecznie witamy. Mamy tutaj w tej chwili trzeciego wózkarza, to jest Dariusz Gajko, proszę Państwa, IKS Smok Orneta. A my tutaj mamy, proszę Państwa, na mecie w tej chwili Marcina Tomczaka z Czechanowa, tak? Dobrze mówię? Marcin Tomczak z Czechanowa jako pierwszy, na drugim Marcin Radomski z Płocka, proszę Państwa, na mecie dzisiejszego marszu Nordic Walking, na dystansie to 3,5 km. Czas Radomskiego 21:02, Tomczaka z Czechanowa 20:50. A proszę, że na 10 km Dariusz Gajko. Prosto, prosto, prosto i mamy czwartego. No tutaj proszę tam skierować organizatorzy od tych uczestników, bo panie prawie tutaj błądzą dodatkową rundę. A więc biegamy prosto, proszę Państwa, prosto na Nielbark. Ci miejscowi to na pewno wiedzą, a więc biegamy prosto na dużą pętlę na 6,5 km. I Kamil Najdrowski, proszę Państwa, skórzecznika na wózku 24, na miejscu czwartym, 24:56. Przypominam, że Bogdan Król był drugi, pierwszy Marcin Tomczak z Czechanowa w marszu Nordic Walking, Bogdan Król drugi na wózkach z Ornety, a więc mamy i uczestników marszu Nordic Walking i wózkarzy już na mecie. Mamy dwójkę uczestników marszu Nordic Walking, tam widzimy, proszę Państwa, i mamy wózek kolejnego zawodnika. A tam widzę, proszę Państwa, chyba pierwszą, o ile dobrze zauważyłem, pierwszą uczestniczkę marszu Nordic Walking, jeżeli mi tu nic nie umknęło. Tak, prowadząca zawodniczka, zaraz zobaczymy, tam mamy kolejnego zawodnika w tej chwili. A te panie to już kończą? 3,5, tak, 3,5 kilometra. I mamy tam kolejnego uczestnika marszu Nordic Walking, kolejne uczestniczki, kolejnych uczestników. Brawa, brawa dla uczestników. I mamy, uwaga, kolejny wózkarz, uwaga tutaj. Uwaga proszę dla tych, którzy kończą, mamy kolejnego wózkarza, a bieg ukończyła
Justyna Wolska, Mateusz Wolski, zbrodnicy, mały bieg, a na wózkach ukończył Grzegorz Ojrzyński, proszę Państwa, z Ostrudy, IKS Smok. No a my zobaczymy na pierwszą zawodniczkę, która dociera do linii mety, a więc zaraz będziemy mieli pierwszą zawodniczkę. Zobaczymy, kto zmierza po nagrodę finansową, bo to się rzadko zdarza, proszę Państwa, w marszach Nordic Walking, żeby były nagrody open i nagrody finansowe. A więc mamy pierwszą zawodniczkę. Brawa, proszę Państwa, dla pierwszej zawodniczki. Mamy kolejnego zawodnika w tej chwili, 272, kolejną zawodniczkę, to drugą w tej chwili, Ewa Tomczak-Szczechanowa, była pierwsza, Mirosław Kamiński, Radoszki, Monika Kurlis na wózkach jako pierwsza. Mamy kolejnego uczestnika marszu Nordic Walking, 279. Marian Markowski, zbrodniczy, kolejny wózkarz, 225. I mamy kolejną panią, chyba trzecią, 294. Monika Malinowska ze Szumu. A więc Monika Malinowska ze Szumu jako druga wśród pań, z tego co mi tutaj pokazuje, zrozumiałka komputer 298, 271, witamy, 270, Korysz Katarzyna z Kwizyna, dalej 286, Adrianna Kun z Lubawy. Tak, bardzo widoczne miejscu, bardzo ładnie postawione i jest ta krzyneczka i tam jest napis Wrocławczyku. A więc ci, którzy startują, to wiedzą. Ci, którzy po raz pierwszy, przypominamy, żeby ten krzyk zdjąć z buta, wrzucić do tego, proszę Państwa, do tej krzyneczki, bo Państwu jest do niczego niepotrzebnie, on w całym systemie służy do dalszych, proszę Państwa, obsługi dalszych zawodów. A więc czwarta w marcu była Adrianna Kur z Luba. Czwarta. Trzecia Korysz Katarzyna z Kwizyna. A my witamy, proszę Państwa, tu na rynku w Krzyżewskiku przedstawicielkę Sztumu z Antyru. Sztum, proszę Państwa, Irenę Kołpak, uśmiechniętą z numerem 293. Pani Irena, ogromne brawa. Proszę poczekać, ja kostkę zrobię, proszę poczekać. Jako piąta w marszu Nordic Walking wśród pani Rana Kołpak ze Sztumu 26-37. Tam widzimy kolejne w tej chwili uczestniczki Nordic Walking. W tej chwili docierają. Nie widzę tutaj numeru, ale zaraz tam się wyświetli. Proszę Państwa, kolejne panie, kolejni uczestnicy. Witamy serdecznie. Witamy Aldona Kaczyńska, proszę Państwa, z numerem 263, 274, Kowalska Czarnewicz. Barbara Kraczykowska, numer 290,
Zresztą wam też wspomnę na linii mety marszu Nowy Klokin. Wszyscy są tutaj zwycięzcami, proszę Państwa, czy to zbiega przy marszu 285. Witamy pana z numerem 268 na 285. Jest to Grzegorz Tarnowski z Grudziądza. Witamy, a wcześniej była Agnieszka Krzemińska. Marzęcice! No proszę Państwa, znam te Marzęcice doskonale, bo tam kiedyś moja babcia mieszkała, także i witamy, proszę Państwa, kolejnych tej chwili uczestników. Brawo, brawo, ogromna brawa, proszę Państwa, za teraz numer 274. Witamy panią, która tutaj dociera. Grażyna Wiaderska z Elbląga. A więc witamy Elbląg tutaj na mecie na rynku w Kurzetniku. Tą panią w niebieskiej gruzeczce to mam nadzieję, że znam. 287. Proszę Państwa, na linii mety. Zaraz zobaczymy, kto to jest. Zielińska Natalia, Nowe Miasto. Zresztą i 276 Maria Mazerska ze Sztumu. A więc brawo, brawo. Proszę Państwa, dla kolejnych uczestników czujcie się wszyscy zwycięzcami. 292 to Helena Padłos ze Sztumu. Brawo, liczna grupa uczestników marszu Nordic Walking zawitała tutaj do Kurzetnika. No i dalsi uczestniczki w tej chwili, a więc Sadłos Helena 283, to Zarańska Anna z Kurzetnika 267, Małgorzata Dąbrowska, Grażyna Malinowska w tej chwili 284, Wiechowska Gabriela z Nowego Miasta 270, Kosin Bogumiła z Kwityna 297, Zosia Maczkowska ze Sztumu, Bożena. I uwaga, mamy kolejnych wózkarzy, Bożena 291, Bożena Czcińska ze Sztumu, proszę Państwa, ukończyła. Witamy kolejnego wózkarza, a więc jest to Arkadiusz, proszę Państwa, Monkiewicz, Osiek, Smok, Lotos, a wtedy, no i mamy zwycięzcę, proszę Państwa, faworyta, Dawid Klejmor z Żagania przyjechał tutaj do nas w ubiegłym roku drugi, w tym roku pod nieobecną Rogowicza jest pierwszy medalista mistrzostw Polski, potrzebował około 32 minut. No i witamy Romana Nieple, Elżołęka ze Sztumu. Brawo panie Romanie, to jeden z najwcześniej urodzonych uczestników. A przepraszam, to kopiec, dobrze. Proszę Państwa, przed moim mikrofonem, poczekaj Dawid, przed moim mikrofonem zwycięzca tego biegu przyjechał z Żagania. Jak tu się biegło, bo po raz pierwszy biegałeś. Przepraszam, bo mówiłem stopczy, bo mnie nie było też w ubiegłym roku. Bardzo ludzie, wracam po kontynuacji, jest to pierwszy. Bardzo pogoda ciepło, ale ogólnie nie ma gorąca, ale... Dziękujemy, gratulujemy, proszę Państwa, Dawid Klejmor. Dobrze. Dawid Klejmor z Żagania, proszę Państwa, medalista mistrzostw Polski, faworyt, zwycięża. I na miejscu drugi, ten, który był drugi w ubiegłym roku, to proszę Państwa, Wojciech Kopeć, 164 z Olsztynka, Team Kopeć, drużyna Team Kopeć, znana, proszę Państwa, w kraju, drużyna biegowa. No i Wojciech Kopeć, organizator, proszę Państwa, wielu imprez, zaprasza jutro na imprezę biegową na Pstrąga. Tutaj właśnie zobaczymy teraz, kto będzie trzeci, czy będzie to Mariusz Pawłowski, czy będzie to Bartosz Mazecki, czy Dębowski, czy ktoś może trzeci. No, proszę Państwa, chyba tam widzę, bo dali zwycięzcę maratonu Inka Trial Marathon, 18 Polaka, który zdobył koronę maratonów ziemi po przeciwległej prostej, trzykrotny zwycięzca tutaj w Kurzetnickiej Dychy, Bartosz Mazerski, Zantyr, Sztum, na miejscu trzecim. O, proszę Państwa, brawa i owacje dla
zwycięzcy, proszę Państwa, trzykrotnego. Dzisiaj trzeci, numer 238, Bartosz Mazerski, Zarbyrszczun na miejscu trzecim. Tak jak już powiedziałem, proszę Państwa, niedawno 12 lipca zdobył koronę na rasztunach świata, siódmy kontynent, zwyciężając Inkatrian Maraton. A tutaj pasjonujący finisz 245. Proszę Państwa, to Karbowski Michał z Działnowa, czwarty, a za nim piąty Mariusz Dębowski z Lidzbarka, proszę Państwa. No tutaj tego Michała Karbowskiego w gronie nie znałem, nie przedstawiałem, ale jest na miejscu czwartym. Na piątym znany biegacz maratończyk Mariusz Dębowski z Lidzbarka, a więc pamiątkowe fotki, czekamy na kolejnych biegaczy. Panowie, poczekajcie dwie chwileczki. Panowie, poczekajcie tutaj, całą trójkę. Panowie, pierwsza trójka, bardzo proszę, szerejone. A więc możemy się na mecie szósty, Mariusz Pawłowski. Medalista mistrzostw Polski weteranów, wasz do pamiątkowej fotki w tańcie. Tu mamy kolejnych biegaczy, będziemy o nich mówili. Pamiątkowa fotka, tak, a więc dziękujemy, gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. Białkowski z Garbyny na kolejnym miejscu, w tej chwili około 35 minut kawałkiem biegacze potrzebowali do ukończenia tego biegu. A więc na miejscu ósmym Krzysztof Białkowski, przed nim Mariusz Wojtyło z Brodnicy, a szósty, jak już mówiłem, w tym biegu Mariusz Pawłowski, zawodnik gospodarzy, który dzisiaj tak sobie pobiegł treningowo, bo jutro z Dorotą sposobią się do biegu organizowanego właśnie przez Wojciecha Korcia. Dorota, przypomnij mi, gdzie to jutro jest ten bieg? Jutro gdzie jest? Paderki to Olsztyna, jutro macie Wojciech Sopyt. I mamy kolejnego biegacza, numer 218, proszę Państwa, kończy. To jest Petras, o, nasz gość z Litwy, z Wilna, a więc Petras Franckuntas, proszę Państwa, a więc i kolejny wózkarz, proszę Państwa, na mecie, Sławomir Dębowski z Lidzbarka. A na dziewiąte miejsce, jak już mówiłem, gość z Litwy, a więc obsada międzynarodowa dzisiaj o 6 pogódczej dychy, a więc może tutaj przepraszam, bo nazwisko trochę zniekształca, Petras Franckuntas z Litwy, z Wilna, na mecie na miejscu dziewiątym, a tam kolejne ściganie, a więc piękny Marcin Chlonowski, proszę Państwa, numer 237 i 165, pierwsza wśród pani, no jak nie kto inny, jak Angelika Dzięgiel, proszę Państwa, z Torunia, GKS Fabianki, a więc przednio Marcin Królowski, za nią Rafał Kołakowski z Działdowa, Krzysztof, dalej Gorbowski, Sugajenko, za nim Jarosław Laskowski, Małe Bałówki i 159 to jest Sławomir Adamusiak z Iławy. Kolejny biegacz to jest Krzysztof Przybylski z Zalewa, Radosław Górski z Lubawy. Lubawa zaprasza, proszę Państwa, na kolejny też bieg do Lubawy na 10 km, chyba 18 sierpnia, ile dobrze pamiętam. 125. Henryk Kuciejczyk, Szydłowo, znany biegacz. No a tu za nim też znany Tomasz Hatkę Garleja. Tomasz, gratuluję, ale startuje w licznych biegach. No ale tu grała Bogdan Cebula, 115, rozumiem, 112, przepraszam, Zantyrszczun, a więc to chyba w tej kategorii Kuczyńczyka, tak? A więc pierwszy i drugi, o ile tutaj będzie taki i kolejny biegacz z numerem 90, a więc Bogdan Cebula, jest Błażej Mędrak z Brennej. Kolejny uczestnik tego biegu to Adam Patalon, Marzęcice, a druga na mecie wśród pań, proszę Państwa, z numerem, jak już przedstawiałem faworytkę, Alicja Misiak z Susza, młoda zawodniczka, niedawno wygrała nocny bieg
w suszu i patrzymy, proszę Państwa, na kolejnych uczestników, pamiątkowe medale. Przypominamy, proszę Państwa, że posiłek dla biegaczy wydawany jest od godziny 12, tam gdzie jest biuro zawodów, w domu w Gminnym Ośrodku Kultury. No i witamy kolejnego uczestnika, Patryk Aranowski, Lubawa kocha biegać. Podpytam, kiedy to w Lubawie jest bieg? Ale dokładnie 19 sierpnia, a organizacja zapraszają właśnie do Lubawy 19 sierpnia, to już jest kolejny bieg w Lubawie. No i mamy, proszę Państwa, dwukrotną zwycięzczynię Barbarę Bączek, no to z Iławy, dzisiaj trzecia wśród pań. Kolejni biegacze, Marcin Taczyński z numerem 36, dalej Łukasz Kowalewski z numerem 100 z Gardei, Mieściec 24, Roman Łus, Laskowice, kolejny biegacz z numerem 99, Mateusz Brzuska, w tej chwili Świedziebnia i 167, Ewa Lisek z Lidzicy. W ubiegłym roku chyba była druga pani, tutaj czwarta, no nie było mnie w ubiegłym roku, ale tak sobie przeglądałem wyniki. Numer 33 na linii mety to jest 33, Wiesław Kwiatkowski, w tej chwili Iława biega, numer 169, Warszawa Waldemar z Ostródy, a więc proszę, jaki to przekrój, tutaj mamy miejscowości. Też wiele biegów w Ostródzie, 206 na linii mety, Rafał Mazur z Brodnicy, Anny Mazurny mamy bieg w Brodnicy, Tomasz Piotrowicz z Szafarni, w tej chwili Szymon Kogut z Szafarni, Tomasz Piotrowicz z Kurzętnika, Magdalena Koszka z Iławy na miejscu piątym wśród pań. A tutaj i kolejny biegacz, ręce w geście radości, na numer 129, Bartosz Siepliński, 21, Michał Kołecki z Iławy, witamy, numer 171, Paweł Jabłoński z Widzicy na mecie dzisiejszego biegu. Michał Wrubel z Antysztum ze Sztumu na linii mety, numer 73, Marcin Lisek, Nidzica, 142, Zenon Szrul, Grążawy. I tak będziemy, proszę Państwa, przez spory okres czasu witać kolejnych uczestników kończących zmagania dzisiejszej szóstej koguciej dychy. 178, Adam Bielec, Kępę. I kolejni w tej chwili uczestnicy biegu i tak przez dłuższe przynajmniej, proszę Państwa, 40 minut będziemy witać. Hubert Jurkiewicz, Susza, rozbiegany tuż, 148, Darek Mroziński, Działdowo. Proszę Państwa, kolejna zawodniczka Natalia Ruchlewicz ze Sztumu na miejscu szóstym, niedawno druga w biegu nocnym w suszu, na siódmym Paulina Wiernicka, gmina Gardeja biega, a za nią Janusz Marnik z Patrzęka i Tomasz Kwiatkowski z Widzyna. Kolejni biegacze docierają, 214, Tadeusz Piątkowski, Nowe Miasto, witamy, kiedyś biegałem w barwach Drwęcy, Nowe Miasto Lubaskie, a więc żarto, bo tak dawno, że już nieprawda. 130, Sławomir Pieszkała, Golub Dobrzyń, witamy w Kurzętniku. Numer 88, Sławomir Kowut, Szafarnia. 44, Radosław Marklewski, Marzyncice. A więc 198, Wojciech Wolski, Brodnica. 134 na linii mety, Karol Oszczęda, Nidzica. A więc witamy, gratulujemy ukończenia biegu. No i mamy kolejnego biegacza ze Sztumu, Rafał Lizyńczyk, rozumiem, to numer 239, Rafał Lizyńczyk na linii mety. 241, Zbigniew Proszak,
Bardzo proszę o zdawanie cików. Mamy tutaj, proszę Państwa, aż dwie skrzyneczki. Bardzo proszę, numer 213 Piotr Taczuliński, a przed nim numer 38 był Krystian Babalski z Kurzętnika. Dalej z numerem 8 Edmund Stetkiewicz z Rypina. 53 Teresa Kamińska, a więc Gruszna na linii dzisiejszego biegu, na linii mety. Z numerem 156 Andrzej Rybiński z Brodnicy. Witamy, gratulujemy. 154 Piotr Jankowski z Iławy. Rezerwowe psy, piękna nazwa stowarzyszenia. 45 Andrzej Czepek, Nowe Miasto. 201 Katarzyna Piechowska z Ostródy, dziewiąta wśród pań. W tej chwili z numerem 12 Mikołaj Błędowski z Kurzetnika, a przed nim Darek Święcki. W tej chwili Tomasz Kumkę, dalej Sławomir Jurkiewicz z Rypina. A z tych zawodników będzie coraz więcej kończących bieg. W tej chwili około 80 biegaczy ukończyło zmagania pani panów. Kolejni w tej chwili witamy. Trochę draft, proszę Państwa, ale brawa, ogromne brawa z numerem 24. Janusz Paskowski, Grodnica. Arkadiusz Prusik, Niedzica. Jan Rydzyński z numerem 68 z Brodnicy. Kolejni panowie na linii mety dzisiejszego biegu. Benedykt Milecki, Grążawy z numerem 40. Z numerem 63 Krzysztof Rydzyński z Brodnicy. Z numerem 183 Jakub Kurmanek z Kurzętnika. Proszę Państwa, powiem, że dzisiejszy pomiar czasu obsługuje firma Maratończyk, a więc korzystamy, zapraszamy do korzystania. I mamy kolejną panią w tej chwili, to jest pani Ewa Renkel-Bucha z Nowego Miasta Lubawskiego, numerem 3 Wiesław Gostkowski z Kurzętnika, a ukończył Mirosław Araczkowski. Brawo Mirek, numer 236 ze Sztumu, numer 143 Wiesław Richter z Elbląga, numer 14 Krzysiek Końpa, Brodnica. 179 Zbigniew Gołębiowski, Nowe Miasto. Z numerem 7 Jerzy Ancel z Brodnicy. Liczna grupa biegaczy z Brodnicy. Proszę tu się trochę odsunąć, żeby spokojnie można było przebiec. Numer 222 to Łukasz Świetliński, Rybno. 31 przed nim Leszek Turowski, Świedziebnia. Będzie szkoła Brodnicy. Numer 74 na linii mety Rafał Kremski z Iławy. Liczna grupa biegaczy z Iławy, a w tej chwili na mecie Ryszard Krajnik z Nowego Miasta. Roman Lewicki, proszony jest o zgłoszenie się. Roman Lewicki, pan Bartosz poszukuje. Roman Lewicki. To oczywiście do Arkadiusza Szczęda, przed nim Paweł Gąsior z Susza 116, a 22 Mateusz Jaguszewski. 113 Marek Krzemieniewski, Marzyncice. Witamy pana kolejnych uczestników dzisiejszego biegu na 10 km w ramach 6 Koguciej Dychy. Przypominam, że od godziny 12 posiłek dla uczestników tam, gdzie było wiele zawodów. Witamy kolejnego uczestnika, kolejnych uczestników dobiegających z numerem 182. To jest Paweł Tyszak, Linowiec. Numer kolejny 209 Sebastian Brzeżycki, Kurzętnik. I 15 Piotr Jankowski, Iława. Witamy. Niecałe 50 minut, zawodnicy są na klasie. Brawa dla kolejnych uczestników. Oh!
Uwaga, uwaga, komunikat organizatorów, że są udostępnione prysznice. Kto chce skorzystać w prysznice przy Urliku, gdzieś niedaleko Urzędu Miasta, więc tu wychodząc z rynku w prawo są udostępnione prysznice. Cała grupa. No i witamy, proszę Państwa, wójta gminy, urzędnik pana Doroszewskiego, a więc ten, który wygrał dzisiejszą imprezę. Brawo dla wójta Doroszewskiego. Witamy kolejnych w tej chwili uczestników dzisiejszego biegu. Wszyscy są tutaj zwycięzcami. Panie wójcie, gratulujemy zwycięstwa w dzisiejszym biegu. Przykład idzie z góry, a więc mówiłem, pół urzędnika, może 3/4 urzędnika biega. A więc witamy kolejnych uczestników w tej chwili. Był Pirysiuk Tomasz Ząbki, był Żółkowski. A więc mówiłem, Wojciech Dereszewski, tak jak zapowiadał przed biegiem, tak też uczynił i wygrał. A więc dobiegł do mety, tak jak cała grupa 250 biegaczy. Witamy kolejną uczestniczkę. To jest Anna Markowska z Grudziądza 195, 127 Łukasz Kowociński z Lubawy. Lubawa zaprasza 19 sierpnia do siebie na bieg na dystansie 10 km. 177 Piwowarczyk Marcin z Brodnicy. Dalej z Ostrudy Paweł Piechowski 202. 62 Paweł Dolicka, kolejny biegacz, Lubawa kocha biegać. I witamy kolejnego zawodnika z numerem 105, Piotr Szymański z Bytom. Tak, pan przyjechał z Bytomia do nas? Tak, tak, a więc, proszę Państwa, mamy dalej Zbigniew Fryskowski z Brodnicy, Damian Zakrzewski z Kielce, proszę Państwa, z numerem 204, 242, Filip Blokowski z Gardeja. No i witamy kolejnego uczestnika w tej chwili ze słuchawkami, słucham sobie spokojnie muzyki. I 153 Robert Wilczewski z Torunia, a więc z Wilczewszczyny Angelika Dzięgiel pochodzi z Torunia. Mamy tutaj kolejnych w tej chwili, kolejna biegaczka numer 58. Witamy Katarzynę Markowską z Grudziądza. 162 Artur Welerowicz z Iławy. Jak mówiłem, bardzo liczna grupa, 89 Adam Kołecki, 89 Iława, 128 Roman Gardziuk, witamy Jana Leśniewskiego z Elbląga, Michała Murackiego, Stare Głonowo, 289 Mieczysław Dobrenko ze Szczomu, jeden wcześniej Rudomyk, a tutaj stałego uczestnika biegów Romana Janika z Fizyna z numerem, proszę Państwa, 57, 126 biegaczy, w tej chwili uczyło 60 pań. Kolejna pani z numerem 75 to pani Iwona Kubik z Mławy. Witamy Mławę. 173, 244 był Leszek Bytner z Kurzetnika. Dalej Katarzyna Żółkowska z Chełmży, a więc i Chełmże też witamy. Gdzie to nie biegają, proszę Państwa, wszędzie, we wszystkich mniejszych, większych miejscowościach. 107 Iwona Walecka z Torunia, 25 witamy Jacek Godlewski z Grodnicy, numer 106 w tej chwili melduje się na linii mecy, Grzegorz Piętach, Nowe Miasto, Lubawskie Ekspon. A więc witamy 203, Jerzy Piotr Gajewski z Olsztyna i Olsztyn witamy, 172, to jest Marcin Łużyński z Działdowo. Cały czas będziemy witać, bo to jeszcze ponad setka uczestników nam została, a więc 200 radości ręce, numer 137, to oczywiście pani Agnieszka Szerpińska z Indyki, 144 Adam Najdowski i Ława, 215 Piotr Rowicki od Truda, 114 Agata Czarnowicz z Grudziądza i witamy numer 240 Edmunda Dłoniaka z Gniewkowo, o, więc spory kawałek drogi, 98, a więc Arkadiusz Siemenkowski, Nowe Miasto Lubaskie, liczna grupa biegaczy z Nowego Miasta, co mnie też niezmiernie cieszy, bo już mówię, tak dawno kiedyś
reprezentowałem Drwęce Klub Sportowy Drwęca Nowe Miasto, ale to już było tak dawno, że to już się nie pamięta. 155 witamy, a 155 Joanna Zabłocka z Iławy. Andrzej Pisarski, 94 z Iławy. A więc liczna grupa biegaczy z Iławy, a więc 95 Piotr Bartnicki z Kurzętnika na linii mety, 197 Martyna Pokojska z Rybna, dalej Magdalena Ciachorowska z Działdowa z numerem 246 do nas dotarła, a dociera z numerem 32 za Wiktoria Kwiatkowska z Iławy, 180 Sławomir Zdunkiewicz, Lubowic. No różne Iławy to pamiętam doskonale, bo ponad 50 lat temu jeździłem do rowerem do Iławy albo innymi pojazdami. A pamiętam doskonale, że w roku 66 startowałem na stadionie Jezioraka w Iławie w biegu na 400 metrów i do tej pory pamiętam nawet czas. A więc kolejnego biegacza witamy z numerem 20, to proszę Państwa Arkadiusz Głębocki, Nowe Miasto. Kolejna pani to Monika Ostrowska z Brodnicy, Szymon Bronikowski, Pasułkowo numerem 118. Kolejna pani z numerem 17. Witamy Joannę Wróblewską, kolejną biegaczkę z Brodnicy. Widziałem bardzo liczna grupa z Brodnicy. Tam jest bieg Anny Wazurny między innymi. No i kolejny biegacz z numerem 235 Dariusz Braszkiewicz z Marzęcice. Kolejna pani, witamy, to proszę Państwa 184 to Karol Kostka z Iławy, 102 Janusz Gutkowski z Warszawy, ale witamy Warszawę, tu proszę Państwa na rynku w Kurzętniku, 212 kolejny biegacz z Brodnicy, Piotr Piątek, 121 Wawrzyniec Trzejko z Ciechanowa, bo już byli tu biegacze i zarączki bardzo ładnie, 174, 175 to państwo, a więc Jops Mirka i Jops Rafał z Kurzętnika, państwo Jops, numer 140, Monika Lejc-Zakrzewska. A więc, proszę Państwa, ja już wielokrotnie mówiłem, ja myślę, że wszyscy wielokrotnie biegali i wiedzą, że jednym z takich drobnych obowiązków jest zwrot chipu. To aż tutaj, proszę Państwa, dwie skrzyneczki. Bardzo prosimy, kto jeszcze nie oddał, to bardzo prosimy o zwrot chipu, bo one Państwu do niczego nie służą. A tutaj w całym systemie potrzebny do obsługi. Bardzo prosimy o zwrot chipów. Zobaczmy, czy ktoś tam zmęczenie nie zostawił, proszę Państwa, chipa na bucie. No i tu cała grupa biegaczek z numerem 60. Gabriela Sławka z Kwidzyna była. Dalej Sylwia Grążlewska z Lipnicy. Marzena Kierzyńska z Szczepkowo. Lizda Krzewska, Monika z Lubawy. A teraz z niemety minął 138 Piotr Szerpliński z Windyki. Około 50 osób pozostało na trasie, a ja tutaj już wielokrotnie mówiłem, ale myślę, że biegacze mają to we krwi, którzy biegają, że ten chip należy zwrócić, bo to żadna nowość. 103 na linii mety. Witamy panią Renatę Woźniak z Olsztyna, kolejnego przedstawiciela w dzisiejszym biegu z Olsztyna w szóstej kogucie. Dyszę. Pani Dorota, widzę, bardzo zadowolona w przebiegu dzisiejszej imprezy. Numer 200, witamy na linii mety panią Bożenę Rozentalską, Rybno. Rafała Wasiaka, Legionowa, tak to Warszawy, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, panie Rafale, a więc mamy 72. Witamy, to jest Rafał Czepankowski z Grudziądza, pani Bata Cymer z Nowego Miasta. No tak się tutaj pan rozpędził, że nie mógł się zatrzymać. 208 Czesław Nowakowski, Warszawa. Panna Tatulińska, Nowe Miasto 67.
19 Piotrowicz Symena z Tużewnika. A więc liczna grupa, jak powiedziałem, biegaczy z Tużewnika. Tużewnik biega, no jak nie inaczej, proszę Państwa, jak wójt gminy Dereszewski, proszę Państwa, daje przykład, no zwyciężając w dzisiejszym biegu. A tak, raz zwyciężył jak im Dawid Klajbor, proszę Państwa, przed Kopciem i Bartoszem Mazerskim. Wśród pań, proszę Państwa, Angelika Dzięgiel przed, witamy numer 50. Na mecie jest Alfred Czarnowicz z Grudziądza, a więc miasta Bronisława Maliwowskiego. A więc mamy jego brat, w tej chwili jest prezydentem Grudziądza. Alfred Czarnowicz Grudziądza, jak już mówiłem, w tej chwili na linii mety. Mam nadzieję, że około 50 biegaczy. Przypominam, że posiłek wydawany jest tam, gdzie było biuro zawodów, w Gminnym Centrum Kultury w Tużewniku. Około godziny 13 przewidziano, proszę Państwa, tutaj na rynku zakończenie, dekoracje, losowanie nagród. Około 14 przewidziano zakończenie dzisiejszej imprezy, a później o 16 ciąg dalszy na wzgórzu zamkowym obchodów Dni Gminy Tużewnik. Program wielokrotnie podawany, zresztą jest tutaj na plakatach wywieszony. Około godziny są zawodnicy na trasie dzisiejszego biegu. Oni zostawali minutę później niż tutaj na tablicy 192. Witamy w tej chwili Marek Kela, kolejny biegacz z Grudziądza. Proszę Państwa, te wyniki później będą wywieszone do sprawdzenia. Nie wiem tylko dokładnie w którym miejscu. Dostają SMS-y wszyscy. Jak ktoś, o, no i witamy, proszę Państwa, no jest Jerzy Szymański z Kurzętnika numer 161. Kurzętnik biega. Jak mi tutaj Pani podpowiada, że wszyscy otrzymują wynik, miejsce SMS-em, a więc mogą sobie sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że tutaj świetnie zorganizowana impreza, super fachowym pomiarem czasu, maratończyk, pomiar czasu, a więc zapraszamy do organizatorów, jeżeli dziewczyny coś słyszą. Mam nadzieję, że może też w sumie skorzystamy z tego pomiaru czasu, maratończyk pomiar czasu. A więc świetna obsługa. Państwo widzą, na bieżąco można podawać wyniki wszystkich, którzy kończą zmagania, a nie to, co tam przeglądać listę startową wśród 500, żeby znaleźć, no to trzeba, to już nie lada sztuk. No jak już to lubimy, a tutaj mamy naprawdę świetne, proszę Państwa, przygotowane i zorganizowane imprezę przez organizatorów, których tutaj wymieniałem, z Dorotą Pawłowską, no i świetny pomiar czasu. Na mecie numer 50-122 Martyna Stawicka, Brodnica, przedmiot 59, złożona była Szpikowska z Nidzicy. No i brawa, brawa dla kolejnych uczestników, wszyscy są zwycięzcami, są palne południe lipcowe, proszę Państwa, więc kiedyś świętowaliśmy, Państwo wiedzą, 22 lipca, co to było za święto manifestu lipcowego, no a my teraz świętujemy w Tużewniku Dni Gminy Tużewnik podczas 6 kogucie dychę na mecie numer 11, Anna Głębocka, Radomno, witamy, proszę Państwa, bardzo się cieszę, ja już tutaj 2 lata temu gorąco witałem właśnie przedstawicielkę Radomna, ale bo tam się urodziłem, bo nie ukrywam. A więc Joanna Głębocka z Radomna na linii mety. Kolejny Artur Pieczkowski, Nowe Miasto Lubackie. A zróbmy to około 10 biegaczy na trasie, a ukończyła Marlena Gołkowska, Podgórz, 211, Błażej Czajkowski, Nowe Miasto, 101, Artur Pieczkowski, również Nowe Miasto. Ale te wszystkie, proszę Państwa, wymienione miejscowości, no to są, tutaj mówię z dużym sentymentem, bo w Nowym Mieście kończyłem liceum ogólnokształcące tak dawno, a w Radomiu się urodziłem, dlatego tutaj wspomniałem Panią Joannę z Radomna, że niezmiernie się cieszę, że również Radomno biega. Niewielu, ale biega, bo
gdzieś tutaj, ja chyba z panią Joanną, bo chyba 2 lata temu biegała. A więc witamy numer 139. To Jan Majewski z Torunia. Witamy panie Janie. A więc piękna koszulka, Jan Polska. Witamy i oczekujemy już niewielu, kilku biegaczy. Drodzy państwa, pozostało na trasie. I będziemy kończyli tą część sportową. Zapraszamy na posiłek, a o godzinie 13 jest niewiele po 12. Zapraszamy na posiłek, na kąpiel. Można skorzystać z prysznicy przy Orliku, tu wychodząc z rynku w prawo. Tam można skorzystać z prysznicy. Wszystko jest przygotowane tutaj przez organizatorów dzisiejszego biegu i witamy numer 93, bo wy to jesteście dzisiaj najważniejszy drodzy biegacze, biegaczki. 93 Krzysztof Jasieński, Grodziczno, a więc cały przekrój miejscowości, proszę państwa, tutaj tych terenów, ale mamy tutaj zawodników i z Warszawy, Gliwic i tak dalej, i tak dalej. To niezmiernie cieszy, bo w tej chwili mamy około 220 biegaczy, którzy zameldowali się tutaj na mecie. Dużo tych biegów jest tak dużo, państwo wiedzą, że wejdą w kalendarz imprez biegowych, czy to proszę państwa na maratony polskie, czy na każdą stronę firm pomiaru czasu, to mamy tak dużo, około 200 czy ponad 200 imprez biegowych. No, w dniu dzisiejszym, proszę państwa, jest bieg w Lęborku. I witamy kolejnego biegacza na linii mety. Przypomnę, że około godziny 13 tu na rynku dekoracja wolowańca najlepszych zawodników kategorii wiekowe Nordic Walking, mały bieg i koguta i tak dalej, i tak dalej. Dla najlepszych zawodników Kurzetnika, dla najstarszej, najstarszej zawodniczki. To wszystko, proszę państwa, tak. Prosimy o zdawanie chipów. Proszę jeszcze popatrzeć, czy ktoś tam, bo niepotrzebnie zabierze chip do domu. Mój do niczego niepotrzebny. Ja często w szumie po biegu otrzymuję telefon, że ktoś zabrał chip i co ma z nim zrobić. No, najlepiej od razu zwrócić, nie ma żadnego problemu, bo no, tak jak powiedziałem, państwu jest on do niczego niepotrzebny, on służy w całym systemie do dalszych pomiarów czasu, a w dniu dzisiejszym pomiar czasu, jak powiedziałem, to maratończy pomiar czasu po raz pierwszy tutaj w Kurzetniku, ale proszę państwa, naprawdę fachowy pomiar czasu. Otrzymuję państwo wyniki SMS-em, a ja mogę, proszę państwa, na bieżąco państwa informować o zajętym miejscu i 205, witamy na linii mety. 205 to Anita Rodzińska, kolejna jaczka z Grudziądza, miasta Roberta Malinowskiego. I tutaj mamy kamerę zawsze, spokojnie tu ustawię.